W programie Pytania do Starosty zapytaliśmy, czy w tym roku będzie realizowana budowa drogi rowerowej w ulicy 30 stycznia w Tczewie. Mirosław Augustyn poinformował, że szacowany koszt tego zadania to 4 miliony złotych. Takich środków nie ma w budżecie powiatu, więc będzie składał wnioski o dofinansowanie tej inwestycji. W ubiegłym roku starostwo zleciło wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie 1,5-kilometrowego odcinka drogi rowerowej w należącej do powiatu ulicy 30 stycznia. Koszt projektu dofinansowało miasto Tczew. Jest to jedna z bardziej uczęszczanych ulic naszego miasta. Są tu szpital, cmentarz, duży zakład produkcyjny, przychodnia medyczna. Droga ta łączy osiedla, starówkę z osiedlem jabłoniowym i górkami przemysłowymi. Jest tu szeroki pas drogowy, ale też rośnie przy nim dużo starych drzew. Projekt jest gotowy. Zapytaliśmy starostę Mirosława Augustyna, kiedy można spodziewać się realizacji. Jakaś aktualizacja? Czy to jest tegoroczna inwestycja? Czy będzie realizowana? Powiem tak. Optymistycznie wygląda sytuacja, że jest projekt. Projekt jest gotowy, przygotowany dla mieszkańców Tczewa, powiatu tczewskiego. Powiem, że ta ścieżka rowerowa, patrząc od wieży ciśnień w kierunku do wiaduktu kolejowego na ulicy 30 stycznia będzie biegła po lewej stronie, bo wszyscy są przekonani, że dotyczy ten projekt prawej strony. Natomiast ta ścieżka jest zaprojektowana po lewej stronie. Czyli nie po stronie Itona, a naprzeciwko, tak? Po tej drugiej. Spowodowane tym jest wielkością, ilością drzew, które rosną. Są to duże, zabytkowe drzewa. Dlatego lewa strona. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, jest to kwota około 4 milionów złotych. Myśleliśmy, że pozyskamy środki z Polskiego Ładu. Nie udało nam się tych środków pozyskać. Wystąpiliśmy do projektów zitowskich. Zobaczymy, czy uda nam się taką kwotę pozyskać. Jest taka możliwość, projekt złożony. Władze Tczewa skorzystały z możliwości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w którym to programie znalazła się możliwość dofinansowania właśnie dróg rowerowych. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w 50% budowy dwóch odcinków dróg rowerowych, które będą się łączyć z nowo wybudowanym wiaduktem koło dworca PKP. Zapytaliśmy starostę, czy skorzystał z tej możliwości dofinansowania zadania w ulicy 30 stycznia. Mały projekt na 50-50 z udziałem gmin, zgadza się. Natomiast duży projekt, wkład własny jest obowiązkowy i tutaj... No to 2 miliony by trzeba było znaleźć, tak? No trzeba by znaleźć. A to nie są jedyne 2 miliony, które w budżecie i to w tegorocznym budżecie. Zobaczymy, czy uda nam się, bo tam jest większe dofinansowanie w tych zitowskich, tam jest około 65% i wolelibyśmy z tego skorzystać. Na pewno nie zaniechamy możliwości pozyskania środków i budowy tej ścieżki, bo to jest priorytet od początku. Przypomnę, że pani radna Alicja Gajewska wystąpiła z tym projektem już w pierwszych dniach tej kadencji i projekt, mówię, zakończony, a teraz finansowanie, mam nadzieję, że z podobnym skutkiem. No tak, ale to oznacza, że no raczej nie w tym roku, tak? Może być w tym roku, bo te środki zitowskie będą w tym roku przyznane.